Zapraszam do Akademii Matematyki Piotra Ćupaka. Link w opisie. Rozwiąż nierówność x kwadrat plus 8x plus 15 większe od 0. W tym zadaniu wypiszmy sobie współczynniki. A to jest to, co przy x kwadrat, czyli 1. B to jest to, co przy x, czyli 8. C to jest wyraz wolny 15. No i teraz liczymy sobie deltę. Delta to b kwadrat minus 4ac, czyli 8 do kwadratu odjąć 4 razy 1 razy 15. Czyli 64 odjąć 60 to jest 4. Następnie liczymy pierwiastek z delty, czyli pierwiastek z 4, czyli 2. Później miejsca zerowe x1 oraz x2. x1 to minus b minus pierwiastek z delty przez 2a, czyli minus 8 odjąć 2 na 2, minus 10 na 2 to jest minus 5. Mamy x2 to jest minus 8 plus 2 na 2, czyli mamy minus 6. Minus 8 plus 2 to jest minus 6 na 2, czyli minus 3. Nasze miejsca zerowe to jest odpowiednio minus 3 oraz minus 5, czyli w odwrotnej kolejności sobie zapiszmy je. Minus 5 i minus 3. I teraz patrzymy na nasze a. Nasze a jest dodatnie, większe od 0, czyli ramiona idą do góry. I gdzie to jest większe od 0? Tu jest większe od 0 i tu jest większe od 0. Czyli x należy od minus nieskończoności do minus 5, suma od minus 3 do plus nieskończoności, czyli mamy już tę odpowiedź. Czyli tutaj na osi od minus 3 w prawo, od minus 5 w lewo.